34 lata czekaliśmy na ten spektakl. Błogosławiona Karolina w końcu będzie ukazana w tym wymiarze, jakim nam się została ukazana jako kwiat polskiej ziemi. To właśnie klimat ludowości, zespołu Świerczkowiacy pokaże nam tą atmosferę, w którym ona wyrastała jako atmosfera domu na wsi, ludowości jako kultury, która ją ukształtowała, uformowała i stała się tym kwiatem polskiej ziemi. Mamy nadzieję, że to nam pomoże jeszcze bardziej zrozumieć to, co się dokonało 10 czerwca 1987 roku, kiedy papież pokazał dziewczynę ze wsi jako wzór do naśladowania, jako wzór świętości. Dzień dobry, witam w Centrum Sztuki Mościce. Nazywam się Anna Banach, jestem wicedyrektorem, odpowiadam za niematerialne dziedzictwo i opiekuję się również zespołem pieśni i tańca. Wspólny projekt z księdzem dotyczy błogosławionej Karoliny Kuski i zespół uczestniczy w tym projekcie i jest współwykonawcą całego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że ten spektakl spotka się z przychylnym przyjęciem wszystkich widzów. Zapraszam i dziękuję. Carskie oddziały zajęły Tarnów i okolice, wypierając wojska austriackie. Dotarły do Radłowa i Warudy, niszcząc kościoły i okoliczne wioski. Rabując, paląc, niosąc śmierć, hańbę i grozę. Ty nie możesz decydować o moim życiu i śmierci. Ja jestem zjednoczona z Chrystusem, który jest prawdziwym życiem i światłem. Nie, nie możesz odebrać mi wolności i wolności.